Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Wczoraj pokazywałem pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o rozpakowanie i same pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o odbiór Otela Evo 2. A dzisiaj mamy już, słuchajcie, pierwsze loty. Już w sumie odbyłem raz, dwa, trzy, cztery, to jest piąta sesja teraz, gdy jestem z Wami. I mamy w tej chwili ustawienia, to co chciałem pokazać, to są ustawienia wideo. Jak wygląda ta aplikacja ogólnie, ale głównie skupimy się na ustawieniach wideo. Zobaczcie, mamy taką sytuację już w tej chwili, że jest rozdzielczość 4K, tak, podczas nagrywania. I mamy klatkaż 50 klatek na sekundę, format MOV. Mamy tutaj Exposure Mode, tak, Aperture Priority, czyli to jest przysłona. Mamy tutaj Aperture Priority, czyli preferencje przysłony. I tutaj widać, że można tę przysłonę też odpowiednio regulować nią. W tej chwili mamy 4. Dajmy sobie może 4,5, dlatego że nie mamy filtrów. Patrzmy, co jest dalej. Następne parametry to jest Shutter Speed 1/320. ISO w tym zestawie nie jest dostępne. Mamy tutaj jeszcze, to znaczy to jest setka, ale nie możemy go wyregulować, bo automatycznie nam się reguluje. Możemy sobie za to kompensację nieco obniżyć, na przykład -0.3. White Balance. Spróbujmy zrobić sobie White Balance na daną temperaturę. Tak, około 5000 Kelvinów. Świetnie. Digital Zoom można powiększyć, spróbujmy w takim razie powiększyć na to drzewko, które tam widzieliśmy przed chwilą. To jest to, do 3 razy twierdzą, że jest bez straty. Dajmy w takim razie troszeczkę wyżej. Tak jak teraz, 3-krotne powiększenie. To miało być bez straty, to jest to, co widzicie teraz, tak? Cały czas nagrywamy, świetnie. Wracamy do 1-krotnego powiększenia. I skadrujemy sobie na dwa drzewka. Czyli mamy tutaj cyfrowy zoom. Następne rzeczy, które są, to jest autofocus albo manual focus. Możemy użyć manualnego, jeżeli nam się coś nie podoba. Przejdźmy na auto. Styl. Teraz widzimy, co się dzieje. Jeżeli chodzi o styl, tutaj mamy neutralny, w tej chwili standard, neutralny następny, czy standard jest 0, a neutralny jest -1.00. To jest pewnie ostrość tutaj jako pierwsza, drugi pewnie kontrast, a trzecie nasycenie kolorów. Tak, mamy land. Tutaj możemy już wyregulować sami, tak? Sharpness dajmy sobie na -1. Video link signal is weak. To co sobie przejdziemy, to do ustawienia automatycznego w tej chwili, tak? Popatrzmy, czy tutaj są jakieś możliwości, jeżeli chodzi o ustawienia dodatkowe. Jest ich dość dużo i dość fajne są, jeżeli chodzi o to, co mamy. Kolor, log. Widać, jak to wygląda w tej chwili. Black and white, czarno-biały. Nostalgic. Tu mamy pewnie długość klipu, tak? Manualnie, albo możemy dobrać długość klipu od 5 do 60 sekund. Styl, o którym mówiłem, czyli kontrast, następnie mamy ostrość i saturację. Ustawiłem na kontrast i ostrość -1, a saturację, nasycenie kolorów na 0. Kolor nostalgic może przesadziłem troszeczkę. Teraz jest bez filterka, tak? Zwykły. Log jest płaski. I black and white całkiem czarny. To są te cztery profile kolorystyczne, jakie mamy. Spróbujmy w takim razie nagrać trochę w tym profilu płaskim. Zobaczmy, czy jest w ogóle możliwość. Ja tutaj nie widzę takiej możliwości, żebyśmy mogli zmienić log, czyli kolor podczas nagrywania. Tutaj, jeżeli chodzi o ustawienia stylu, tak, ale nie wszystko. Zwróćcie uwagę, co ciekawe, że część tych ustawień jest dostępna, część nie. Niesamowite, prawda? Tutaj można ustawić temperaturę, powiedzmy, na 5,5. Co ciekawe.
tak? Kompensację też możemy zmienić podczas nagrywania, na przykład na minus 0,7. Natomiast nie wszystko da się zmienić, tak jak widać, prawda? Część parametrów zostaje, na przykład manualny fokus jesteśmy w stanie też tutaj zmienić na fokus ręczny, czyli ostrość albo taką, dajmy na autofokus, styl i to jest to, co jestem w stanie zmienić podczas naszego nagrania. Od czasu do czasu doświadczam. Podniesiemy się troszkę wyżej. W tej chwili jest profil płaski, ale co ciekawe, że ja mam teraz, wykonuję zdjęcia, a nie. Czyli podgląd cały nam się zmienił. Dajmy sobie w takim razie podgląd na automatyczny. Nie lock, tylko known. Tak jest. I teraz przechodzimy do ustawień fotograficznych. Jeżeli chodzi o rozdzielczość fotografii, widać, że największa jest, tak jak natywna, pewnie matryca 5400x3600. Tak, to jest największa rozdzielczość i to jest kształt matrycy 3.2 tutaj. To jest ta jedna sprawa. My możemy posługiwać się tym obrazem takim jak 4K, tak? 3.8x2.1. Przechodzimy teraz do trybów. Single photo, czyli to jest to drugie nasze menu fotograficzne. Burst, to jest kilka zdjęć. Wykonywanie pewnie trzech zdjęć, tak? Timelapsy. Zobaczmy timelapsy, jakie są tutaj interwały. Gdybym chciał zobaczyć. Mamy 2 sekundy, ale to jest przy JPG. A co jeżeli byśmy zmienili w RAW plus JPG? Wtedy pozostaje nam pewnie 5 sekund, najmniejszy interwał. I to jest to, czego tutaj brakuje, bo na przykład już Mavic R2 albo Mavic 2 właśnie mają zapis RAW-ów co 2 sekundy. Tutaj zapis RAW-ów jest co 5 sekund, więc niestety to jest ten ból. A zobaczmy same RAW-y, jakbyśmy zostawili. Też nam zostanie 5 sekund minimum? Tak. No dobra, czyli trzeba strzelać tylko i wyłącznie w JPG, więc tutaj już wiele osób, które są zawodowymi czy wyczynowymi hyperlapserami, już nam powie, że niestety tutaj nam się to nie nadaje. Ok, tryby ekspozycji albo priorytet przysłony, albo priorytet migawki, albo manualny, albo automatyczny. No dobra, a teraz jakbym chciał faktycznie przejść do takiej sytuacji, że chcę mieć mode nie timelapse, ale chciałbym mieć AEB, tak? I tutaj widzę, że nie wszystko jest dostępne. Mamy RAW i JPG, ale nie mamy już ustawień, czyli system sam nam steruje, tak? Możemy sobie white balance, focus, color też można wybrać tu, prawda? Przy tym i styl. Natomiast nie można na pewno wybrać takich rzeczy jak ekspozycji i też przysłony w tym trybie. Shader akurat nie, dlatego że mamy preferencje, jeżeli chodzi o ustawienia ekspozycji, automatyczną i system nam sam tutaj podejmuje decyzję. Także ciekawa sprawa, bo widać, że tych ustawień trochę jest. Przejdźmy teraz tak, ten profil kolorystyczny chciałbym schować. One się nieco chowają nam te ustawienia. Więc chciałbym przejść do normalnego. I teraz popatrzmy, jak wygląda ta sytuacja, jeżeli chodzi o to, co my tutaj mamy. Mode trzeci, AEB. Tu jest jeszcze Hyperlab, czyli Hyperlight, czyli pewnie wieczorny. Timelapsy. No dobra, to spróbujmy zrobić parę timelapsów. Ja bym chciał. Nie mamy tutaj co prawda specjalnego ruchu na tym ujęciu. Jesteśmy na 29 metrach. Mniej więcej tak to wygląda. Spróbujmy zrobić timelapsy. To są 5-sekundowe. Ten interwał jest nieco za długi. Zmienimy w takim razie format na same JPG. I w tej chwili zmienimy sobie timelapsy na wykonywane w interwale 2-sekundowym. To jest to. Schowajmy w takim razie ustawienia. Trochę dziwnie te ikony w ogóle się rozkładają, muszę powiedzieć, na ekranie. Szczególnie takie ikony jak ukryta tutaj mapa gdzieś w rogu.
Nie wiem, co ona tutaj robi, ta mapa, i jak ją teraz schować. Teraz stała się radarem. Mamy też bardzo ciekawą rzecz, to co chciałem Wam jeszcze pokazać jako ciekawostki. Wykonują się timelapsy, ale za chwilę przerwę. Natomiast to, co jest ciekawe, mamy tutaj polecenia głosowe. Czyli na przykład, jeżeli przejdziemy do trybu recording, w HDR recording, dźwignijmy trochę gimbala i dźwignijmy się do góry. Tak jak teraz, i zobaczcie, co się dzieje. Mamy pewien lag tu, jeżeli chodzi o to, co nam obraz pokazuje. Tak, mniej więcej 2 sekundy. Ok, i teraz spróbujmy polecenie głosowe. Start recording. Ok, recording now. Start recording. Stop recording. Stop recording. Okay, stop recording now. Video link signal is weak. Stop recording. Teraz się podniosę trochę wyżej. Tak mniej więcej na 50 metrów zrobimy kamerę down. Dlatego, że słuchajcie, jest za słaby sygnał. Ja tu jestem za 250 metrów od siebie, od nas. Prawda, jestem na niewielkiej wysokości, bo jesteśmy w dole. Może tak jak teraz. Gimbal jest dość wrażliwy. Na bodźce można nad tym drzewem się trochę podnieść. Tak, będziemy tutaj ćwiczyli. Jeszcze raz. Mikrofon i... Start recording. Okay, recording now. Start recording. Stop recording. Musimy wcisnąć jeszcze raz mikrofon. Stop recording. Okay, stop recording now. Świetnie, jest. Stop recording. Słuchajcie, podsumowując te pierwsze wrażenia, bo ja już odbyłem parę lotów, ale ten poświęciłem, głównie tę sesję poświęciłem ustawieniom. Mogę powiedzieć, te ustawienia nie są tak intuicyjne jak DJI Go czy DJI Fly. Jest ich tutaj dość sporo. Fajnie, że mamy profil log, że mamy ustawienia nawet rozdzielczości trochę większej, bo mamy 6K, tak? Natomiast mogę powiedzieć, że słuchajcie, nadal tutaj trochę jest mało intuicyjny ten system. I część funkcji jest aktywnych, część nie, jest trochę inaczej. Na przykład, nie wiem, log nam wchodzi na fotki też, nie tylko na materiały wideo. Jest trochę inaczej. Tutaj jeszcze pewnie trzeba dopracować tą apkę, ale trochę daje nam. Oczywiście są też słabsze strony, takie jak na przykład fakt, że nie jesteśmy w stanie zrobić typowych hyperlapsów. W ogóle mamy też misję, to jest mocna strona, ja to pokażę w inteligentnych trybach lotu. Inteligentne tryby lotu są ogólnie takie podobne do Mavica 1, ale mamy też misje i te misje są dość fajne, bo mamy misje po prostokącie, mamy misje typu waypoints. Natomiast tutaj na przykład hyperlapsy czy timelapsy, które mamy w zapis RAW-ów, jest w co 5 sekund, w interwale co 5 sekund. Nie mamy dwusekundowego zapisu w RAW, tylko 5-sekundowy. Także nie wszyscy na pewno tego drona polubią, bo to nie jest dron też dla wszystkich. To jest dron specyficzny, do specyficznych zadań. Na pewno do Mavica 2 pewne rzeczy ma trochę lepsze, pewne rzeczy ma słabsze. Jak każde rozwiązanie, i trudno to nawet porównać, bo po prostu on jest trochę inny i inaczej to wszystko tutaj wygląda. W tej części starałem się pokazać kawałek aplikacji, chciałem też pokazać Wam, jak te ustawienia wyglądają, foto, wideo. Ja myślę, że też będzie okazja jeszcze, żeby pokazać trochę więcej, ale na dzisiaj to tyle. Dzięki serdeczne za uwagę, słuchajcie. Zapraszam do kolejnych odcinków i do live'ów. Nie? Jak Wam się podobało, to prośba o łapkę i suba, będzie więcej tych odcinków i będę starał się dla Was zrobić je jeszcze lepsze. Pozdrowienia, dzięki dla Pana Andrzeja też za wypożyczenie tego drona. Mam go jeszcze do poniedziałku, także bardzo się cieszę, bo mam więcej czasu niż pierwotnie planowaliśmy, prawda? Dziękuję Ci. Natomiast tutaj myślę, że zrobię więcej, tak jak powiedziałem, tych odcinków i jeszcze pokażę ten pełen potencjał Otela. Szkoda, że nie mam filtrów, ale tak to bywa z tymi egzemplarzami, które są mniej popularne. Mam możliwość ściągnięcia filtrów pewnie z firmy Freewell, ale to trochę potrwa. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!